Jesteśmy w Polonii. Idziemy zwiedzać. Weszliśmy ogólnie do przypadkowej knajpki, niczym jakiejś ceny wyróżniającej. W środku co prawda było ładnie, ekskluzywnie, no nie? Ale ceny mieli normalne, kurczę, jak wszędzie, naprawdę. Tylko że ładnie wyglądała. Ale żarcie było tak zajebiste. Nie? Najlepsza chyba szamka jaka była we Włoszech, co jedliśmy, to tu, nie? No, Aśka wzięła lasagne, ja wziąłem pizzę o nazwie carbonara. Była z mozzarellą, jajkiem i bekonem. Kurczę, no powiem wam, genialne. Tu? Gdzieś tu. Znalazłeś? Gdzie? Chodźcie zobaczyć, jak sprytnie ktoś schował. Jest sklejone. Było tak wsadzone. A tak mnie coś podkusiło, żeby to podnieść. Bo korek na tym leżał. Czyli jednak pykło. Chodź. Pierwszego. Dawno nikogo nie było. Piszesz, czy ja mam pisać? Czyli jak widzicie, czasem naprawdę w nieoczekiwanych miejscach są te skarby. Ale co jest najfajniejsze, że... A widzicie, to na śrubkę jest zmocowane. Co jest najfajniejsze, że czasem one faktycznie gdzieś są, ale ich nie widzimy.
Mamy tak naprawdę jakieś niecałe 2 godziny. Jest 13:18, a musimy być na lotnisku tam około 15. Po 1,5 godziny marszu jest 14:22. Dotarliśmy na lotnisko. Się w sumie wyrobiliśmy całkiem dobrze z tym czasem, bo mi mapa pokazywała w ogóle godzinę 47. Nam się udało dojść dużo szybciej. Tak naprawdę na każde pół godziny mniej więcej, bo tak co pół godziny przestawiałem sobie mapę, to gdzieś tam 10 minut sobie uzyskiwaliśmy, więc w ciągu tej godziny 47 to 35-38 minut sobie odzyskaliśmy, więc uważam, że to i tak jest dobry wynik. Godzina z hakiem marsz, a z samego centrum no to będzie z 1,5 godziny. Tak więc nie trzeba też wydawać było akurat na bilety. Niedużo, ale troszkę zaoszczędziliśmy na samych biletach tak naprawdę, bo wczoraj, dzisiaj poruszaliśmy się na piechotę. Mimo plecaków, mimo tego wszystkiego, to i tak myślę, że spoko. My jesteśmy już w Polsce, a dokładnie na dworcu centralnym po prostu na dworcu w Katowicach. Nie nagrywałem wam, jak wysiadaliśmy z samolotu, jak przechodziliśmy przez lotnisko. W sumie to już widzieliście na innych lotniskach. A tak naprawdę to mi się nie chciało wyciągać kamery z plecaka. Ale jest godzina 18:54, za 40 minut, 40 parę minut mamy pociąg do Warszawy. Będziemy w Warszawie około godziny tam 21:30, tak? Kierownika. 22:30. Około 22:30. O 1:00 w nocy mamy autobus do Białegostoku. Więc znowu wielka autostopa, nie jedzie autostopem. No ale cóż, czas. Za 4 dni wyjeżdżamy na Islandię. Tak więc, no nie ma jak. Dobra. Jest tak, jesteśmy w Białymstoku, jest godzina 3:58, czyli godzina 4. My po ponad 3 tygodniach podróży wróciliśmy do miasta. Zapieprzamy do domu spać, bo jest pojebana godzina. A kolejna sprawa jest taka, że za 4 dni wyjeżdżamy na Islandię. Zarobić na busa. Jedziemy do roboty. Chcemy kupić busa i podróżować busem. No i zapraszamy do obejrzenia kolejnej części, która będzie pokazywała, jak na to zarobić. No i trochę pozwiedzamy też Islandię, tak? Tak więc za 4 dni się widzimy z powrotem.